rzucić 3000. Dlaczego się poddałeś? Miałeś rzucić 3000. Podrabiane tej 1000. Formy rzutu nie da się oglądać. Ale bez nadziei na skuteczność. I tak to było niemożliwe. Trochę za dużo obrałeś. Prawie rozpłakał. I tak nie miałeś szans. To nie miał rzucić 3000? Nie dałeś z siebie wszystkiego. Witam na odkupieniu. Odkupieniu trójek 2849 dzisiaj. Jak widzicie, jesteśmy o wiele lepiej przygotowani. Mam dwa worki, dwie piłki. Tutaj w worku możecie zauważyć wszystkie niezbędne rzeczy. Jestem przygotowany na najgorsze nawet. W gówno wlazłem chyba. Więc zapraszam dzisiaj na ostrą walkę do upadłego. Oficjalny pomiar to może przytrzymać tu. Ja? 6,75 i tyle. Dobra, jest ok. O Jezu, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ze względu na to, że rzucam te trójki już drugi raz, to udało się zyskać partnera, czyli Gaminate. Gaminate na przykład współpracuje z Olkiem Balcerowskim, co możecie kojarzyć z meczów kadry. Na stronie Gaminate'a macie minus 10% z kodem HUDERLOCK na taki izotonik. I tu macie praktycznie 666 gram. I to wam starczy na naprawdę sporo. Już znaczy... No daj. Jak otworzyć. Dobra, tak, proszę bardzo. Shaker od Gaminate. Chwila przerwy. W godzinę 18 jest rzuconych 300 rzutów, więc no skuteczność troszkę się pogorszyła w związku z zeszłorocznym podejściem. Chociaż jeszcze najgorsza pogoda przed nami, bo dzisiaj będzie 26 stopni, myślałem, że będzie nieco mniej. No i wiatr trochę przeszkadza, a miało nie być. Kara oczywiście, jeżeli w 24 godziny mi się nie uda zdobyć tych 2849, to jest taka góra w Sosnowcu, się nazywa Środula. No i pakuję do plecaka 15 kilo i będę musiał wkozłować na tą górę po prostu na sam szczyt, samego dołu. Jeżeli piłka spadnie albo się źle odbije, no to zapierdzielam po nią i z powrotem, nie do góry. Jest już 700. Rok temu przy 700 czy 800 już tutaj biceps mi tak nie wyrabiał. Naprawdę było ciężko. I jest ten, tak, jest 817, troszkę dłużej odpocząłem i czuję się naprawdę spoko. Że nie boli mnie aż tak bardzo biceps, czuję, że faktycznie rzucałem. Nogi też czują, że rzucałem. Jeszcze 11 do pociągu. Troszkę technika się zepsuła. Nie mogę w to uwierzyć. A miało być 0 wiatru. 0. Uwaga, jest 997. 998. Jak jest ostatni, to 5 musi mnie trafić. Zawsze, zawsze. 1000. Gówno. Teraz. Yes. Big time. Jeszcze 1849. Jest godzina 17:13. Rok temu. Podczas tego challenge'u było 1350, już żeśmy dochodzili do tej liczby. Jest 1200. No i wtedy już odpuściłem, więc jestem 150 rzutów w plecy. Ciężko jest mi się zebrać po rzutu, muszę naprawdę dużo się zebrać w sobie, żeby oddać rzut taki płynny, czysty. Dziękuję. Uwaga, wybiła 20, czyli to znaczy, że już jesteśmy 10 godzin na boisku. Nagle dostałem strzała energii, jestem w stanie dorzucać, w ogóle czuć, że ciało jest zmęczone. Tak jakbym tutaj prawie nie żył, a tutaj wiesz, wiecie, no chciałbym po prostu w głowie, nie? Pierdzielę głupoty też. Nie umiem się wysławiać normalnie. Zaraz dochodzi 23. Jest 1950. Teraz na dwie piłki jedziemy z Igorem i z Wiką.
więc dwie paki dzisiaj będą. Jutro od 6 rano myślę, że te 850 powinienem zdążyć, no bo zobaczymy też jak moje ciało, bo teraz jakby nie czuję, w ogóle o tym nie myślę, nie dopuszczam sobie do głowy. Mamba mentality. Nie dopuszczam sobie do głowy bólu po prostu i jest. Nawet szybko to zrobić teraz, napierdzielać te trójki, żeby jak najwięcej teraz. Jest. Derlog mentality. 2000 jest. Od 6 Kuba wraca i ciśnie. Słuchajcie, jest przed 7, idę znowu na boisko. Przyjechałem sam, bo muszę w ogóle sprawdzić, czy będę to rzucał do kosza. Myślę, że jak się rozgrzeje, to jeszcze postaram się walnąć. No, wczoraj walnąłem 2000 do około 23.05, już mięśnie nie dawały rady i dzisiaj w nocy to normalnie była tragedia. Miałem jakieś zwidy w ogóle w nocy, miałem koszmary, tak mnie wszystko bolało, że mega ciężko się spało. No ale dzisiaj chcę to zakończyć. Chcę pokazać, że jeszcze mam szansę i dam radę rzucić jeszcze może 849. Dobiłem do tych 200, ale już dobijałem tak, że naprawdę z całych sił praktycznie rzucałem, żeby ta piłka doleciała, jakoś wpadała, ale już mam dość, już nie dam rady więcej po prostu. Prawie jak sparaliżowane ciało, nie da się więcej dobić, już jest zbyt duże zmęczenie mięśniowe, już nie w głowie, tylko po prostu tutaj ciało odmawia, mimo że głowa mogłaby jeszcze rzucać. Witam. Jest dzień po challenge'u, jaki wczoraj wykonywałem, czyli 2849 trójek. Wiele osób mogło widzieć mnie na TikToku, jak zaczynam o 10, a jest 23, ja dalej rzucam. Tak, chciałem pobić swój rekord z zeszłego roku, bo nie zrobiłem tego challenge'u, rzuciłem 1350. I w tym roku, koło 17-18 miałem takie samo wrażenie. Kurde, no nie uda mi się, to jest za dużo. Już też mi mięśnie wymiękały, jakoś nie umiałem dorzucać i postanowiłem, że odpocznę. I po tym odpoczynku, kiedy też się troszkę ściemniło, już gdzieś była 19, to nagle dostałem takiego kopa, że zacząłem rzucać ile wlezie. Mimo, że była już 23 i powiedziałem, że do tych 2000 i kończymy, idziemy, to dalej chciałem rzucać. Wiedziałem, że jak rzucę najwięcej tego pierwszego dnia, to jak na następny dzień wstanę o 6 i o 10 będzie się kończył czas, to zdążę dorzucić jeszcze tych parę stówek. Kompani już chcieli wracać do domu, ja sam też nie wiedziałem, czy powinienem zostać, czy nie, więc zdecydowaliśmy się wrócić. Do tej pory nie wiem, czy to była dobra decyzja. Jak wsiadłem do auta, to czułem się, jakbym nie żył. Czułem, jakby moje ciało całe umarło. Wróciłem do domu, wykąpałem się i miałem całą noc koszmary, nie mogłem spać w ogóle. Ale mimo to następnego dnia wstałem po tej 6. Poszedłem na boisko, byłem o 6.40, i rzucałem do 8.20. Niestety miałem bardzo dużo niecelnych. Dobiłem do 2200 i powiedziałem, że już nie dam rady. I tu nie chodzi o to, że już bym nie dobił do tych 2800. Ale już wierzcie mi, że ten ból mięśniowy, szczególnie tutaj w tricepsie i w łydkach i nawet nadgarstek mi zaczął strzelać, co nigdy tego nie robił. Po prostu to było najlepsze, wierzcie mi. Z całego serca dziękuję wszystkim, co mnie wspierali. I mimo to, że się nie udało, to jestem z siebie dumny. 2200 trójek na ponad oddanych 6000 rzutów, bo tak średnio podliczając, to rzucałem na 40%, 43%. Były serie mnóstwo nietrafionych, były serie dużo trafionych z rzędu, więc ta średnia wahała się właśnie gdzieś koło 40%. Kara mnie czeka. Czeka mnie w kozłowanie piłki na najwyższą górę w Sosnowcu, na Środule, z plecakiem, do którego włożę 15 kilo. Jeżeli piłka spadnie, no to muszę po nią zasuwać. Z tego też oczywiście będzie relacja w przyszłą sobotę o 14, a tymczasem jeszcze raz wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.